Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takiego królika. Do tego celu będzie nam potrzebny blok z białymi kartkami. Najlepiej, gdyby on był formatu A3. Taką kartkę należy przygotować w następujący sposób. Zaginamy około 2 cm paseczki na przemian. Zaraz pokażę jak. Odwracamy kartkę i równiutko wkładamy i znowu odkładamy kartkę w drugą stronę i znowu zaginamy, aż skończymy zaginać do samego końca. Jeśli jest to dla Was za trudne, to proście rodziców. Zobaczcie, i już mamy prawie przygotowaną jedną kartkę. I takich kartek należy przygotować 4 sztuki. Z tak przygotowanych kartek robimy równiutko. O, żeby nam wyszło taki wachlarz. Tak przygotowaną kartkę musimy skleić tutaj po obu stronach. Poproście rodziców, jeśli nie umiecie tego zrobić. Już mamy jedną część i robimy to samo z częścią drugą. I teraz obie te części należy ze sobą skleić. I tak poczekamy, aż nam się sklei jedna strona i za chwilę zrobimy to samo z drugą stroną. Proszę, tak nam powstała już główka królika. Nie jest to trudne, prawda? Teraz będziemy doklejać poszczególne elementy. Mam tu przygotowane takie oczka, które narysowałam pisakiem. Wypełniłam mniejsze kółeczko tym pisakiem czarnym i będę przyklejać teraz na chustę. Mój królik będzie patrzył w bok. Chwilkę przytrzymamy. I teraz kolejnym etapem będzie nos. Przyklejamy mocno.
tego jeszcze przykleimy ząbki królikowi. I wąsy. Wąsy możecie wyciąć z tekturki takiej kartki piankowej albo z tego, co macie akurat pod ręką w domu. Po obu stronach przyklejamy po trzy paski. Do uzupełnienia jeszcze brakuje nam naszych uszów królików, takich jak ma ten gotowy, który jest zrobiony. Wycinam z kartonu jedno ucho. Oraz drugie. Zauważcie, że troszeczkę dłużej zostawiam przy wycinaniu tego ucha tutaj odległości, bo to ucho będzie potem przyklejane wewnątrz, więc musimy tutaj mieć troszeczkę zapasu. I każde z tych uszu w środku pomalowałam różowym pisakiem. Prawda, że to proste? Możemy jeszcze poprawić czarnym pistaszkiem. Jedno ucho już mamy, teraz drugie. I przyklejamy do gotowej, przygotowanej przez nas głowy królika. Pamiętajcie, że uszy mają być przyklejone w ten sposób. Jedno ucho. To teraz głowa nam się tutaj troszeczkę przyklei, tak? A teraz bierzemy się za zrobienie dalszej części, czyli brzuszka króliczka. Z kolejnych dwóch części składamy tak jak poprzednio na pół i przyklejamy sobie klejem.
poproście rodziców, ponieważ możecie się sparzyć tym klejem na gorąco. I tutaj jeszcze sobie przykleimy, żeby te elementy nam się nie rozchodziły. A dodatkowo jeszcze przygotowałam z teksturki takie wzmocnienie, które przykleję do tej części, żeby nasz królik mógł być ładnie wyeksponowany. I chwilę poczekamy, do tekturki już mamy. Przyklejone, tak. To teraz kolej na przyklejenie do głównego, do głównej części. Niepotrzebne kawałki odcinamy. Tak. I teraz możemy jeszcze przykleić nóżki. O, w tym miejscu, które wycięłam wcześniej z kartonu. Jedna łapka. A na sam już koniec możemy ozdobić naszego królika tą rzeczką, taką zrobioną z kokardki albo wyciętą z kartonu. Zobaczcie, możecie również wyciąć taką kokardkę z kartonu i pomalować pisakiem. Może być użyty też różowy kolor, taki jak przy nosku i przy łóżkach, ale możecie zmienić sobie kolor. Możecie nawet domalować parę kropek. Proszę bardzo. O. I przyklejamy. Królikowi tutaj w tym miejscu. I nasz króliczek gotowy. Zapraszam